Aby dodać nowego klienta do platformy MySales, możemy postępować na dwa sposoby. Albo generując konkretny dokument, czy to dokument sprzedaży, zakupu, czy jakiś dokument magazynowy związany z przyjęciem wewnętrznym, z zewnętrznym bądź z wydaniem zewnętrznym. Wtedy w polu kontrahent definiujemy konkretną firmę, której dotyczy dany dokument. Albo możemy posłużyć się menu kontakty. Dodaj nowy kontakt poprzez zielony przycisk lub poprzez przycisk stwórz klienta na liście kontaktów, które występuje po prawej stronie menu. Klikamy stwórz klienta, niezależnie od tego, który moduł wybierzemy, i tak zostaniemy przekierowani do karty nowy klient i tutaj definiujemy jego dane ogólne. Możemy dodać informację typ identyfikatora, możemy dodać klienta na podstawie typu identyfikatora i pobrać dane z GUS-u. Pobierając dane z GUS-u, wyświetli nam się kod CAPTCHA, który musimy przypisać poprawnie. I widzimy, że automatycznie pobiorą nam się uzupełnione w głównym urzędzie statystycznym dane. Nazwa skrócona, możemy sobie wpisać. Ja teraz uzupełnię dokładnie wszystkie pola, abyś widział, jak będzie to wyglądało później na karcie użytkownika. Następnie określamy profil płatności, metoda płatności, jaką będzie kontrahent realizował zobowiązania. Wybieramy przelew, określamy ilość dni, przykład 30, rabat dla tego kontrahenta, który będzie stałym rabatem na wszystkich fakturach, które będziemy do niego generować. Numer rachunku bankowego możemy wpisać, jeżeli mamy jakiś indywidualny numer przeznaczony dla tego klienta. Załóżmy osobą wklepane cyfry, to jest właśnie numer rachunku bankowego. No i dalej informacje ogólne, czy faktury mają być wysyłane na inny adres niż podany w tym formularzu. Jeżeli tak, musimy podać adres e-mail faktur. Na przykład taki adres nie istnieje, ale akurat pokazuję Ci konkretny przykład. Następnie wybieramy handlowca, który jest odpowiedzialny za kontakt z tym kontrahentem. Określamy branżę, w której działa i konkretne uwagi dotyczące tego kontrahenta, czyli na przykład woli rozmawiać przez telefon niż pisać mail. Jest to dość istotna informacja dla handlowca. Będzie to bardzo istotna informacja dla handlowca, który będzie podejmował kontakt z tym kontrahentem. Możemy kliknąć już przycisk zapisz. Następnie klikamy przycisk zapisz. Nowy kontrahent został dodany. Już tutaj pola już są bardziej rozbudowane niż w omawianym wcześniej przykładzie na karcie klienta. Następnie wybieramy profile klienta. No i klient nie ma dotychczas żadnego profilu. W tym celu klikamy edytuj klienta. Wybieramy kartę profile klienta i definiujemy mu nowy profil. Nowe profile są zdefiniowane w ustawieniach. Szczegóły związane z definiowaniem profili w ustawieniach znajdziesz w innym materiale wideo, natomiast teraz pokrótce wyjaśnię Ci, o co chodzi z tymi profilami klienta. Chodzi o to, żebyśmy mogli sprawdzić, czy dany klient nadaje się do tego, aby z nami współpracować. Tworzymy sobie w MySales profile klienta, które pozwalają nam sprawdzić, czy dany klient jest klientem idealnym dla nas, czy będzie dość dobrym klientem, czy będzie raczej takim słabym klientem, albo będzie klientem, który nie nadaje się do współpracy z nami. Dzięki tym profilom możemy określić sobie różne kategorie produktów i usług, które mamy w systemie, zdefiniowane, i na tej podstawie możemy określić, jak dobry będzie to klient do konkretnych produktów i usług. Wybierzmy sobie profil domyślny, zdefiniowany w systemie, wielkość firmy, mała firma. Już widzimy, że troszeczkę nam się zwiększyła kategoria według profilu. Lokalizacja Lublin, nie, województwo lubelskie. Już widzimy, że procentowo jest to troszeczkę słabszy wynik, ale w dalszym ciągu mamy informację, że jest to dla nas dobry klient. Wybieramy sobie branżę, w której działa. IT, farmacja, chemia, transport. Żadna z tych branż nas nie interesuje. Znaczy, to są branże, które nas interesują i dla nas byłyby to najlepsze branże. Natomiast no, klient działa w innej branży, więc jest automatycznie obniżony profil tego klienta w naszej kartotece. W związku z powyższym jest
wtedy już nas informuje, że jest to klient przeciętny. A kiedy jest to klient przeciętny, to czasem trzeba się zastanowić, czy jest sens ponosić dodatkowe koszty związane z próbą sprzedaży temu klientowi, czy lepiej skupić się na kliencie, który będzie na przykład ten wynik w okolicach 80-90%. No i dalej mamy obecną wielkość sprzedaży. No i widzimy, że już tutaj wskaźnik procentowy nam się podniósł, niemniej jednak zgodnie z tym, co wcześniej mieliśmy zdefiniowane w systemie, czyli kategoryzację klienta, jest to w dalszym ciągu klient przeciętny, w związku z powyższym kontakt raczej będzie ograniczony. Sprawdźmy, co się wydarzy, zaznaczymy powyżej 1 000 000 zł. Powyżej 1 000 000 zł wartość sprzedaży i już widzimy, że jest to dobry klient, który nas interesuje. Kliknijmy zapisz. Na karcie profila klienta widzimy już konkretną informację, że dla profilu domyślnego jest to przeciętny klient, ponieważ jego wynik uzyskał tylko 49% w ankiecie, która została przeprowadzona. Możemy także dodać kolejny profil. Mamy akurat zdefiniowane w bazie 2 profile. No tutaj mamy parametr testowy 1 i 2. Nazwy są troszeczkę błędnie wprowadzone. Ale analogicznie widzisz, że zgodnie z różnymi parametrami kategoria klienta jest inaczej przedstawiana. Załóżmy, że jest to tutaj, czy prowadzi marketing internetowy. Jeżeli nie prowadzi marketingu internetowego, to ma mniejszy wynik. Jeżeli prowadzi, no to już ma wyższy wynik. Parametr testowy, czy ma budżet reklamowy na przykład. Tak, nie. Jeżeli tak, no to jest już dla nas klientem VIP. Klikamy zapisz i widzimy teraz na karcie profile klienta, że w przypadku profilu domyślnego jest to dla nas przeciętny klient. Na usługę związaną z SEO jest to klient VIP, uzyskał 100% i takich usług bądź sprzedaży produktów, towarów możemy sobie tutaj stworzyć wiele i na podstawie danych, którymi dysponujemy, ankiety, którą klient wypełni, możemy analizować, czy jest sens sprzedawać temu klientowi na przykład kolejny produkt czy usługę z danej kategorii.